Dzień dobry, Agnieszka Baron, witam Państwa we wtorek 23 stycznia ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym serwisie 13 godzin walki z pożarem. Trwają poszukiwania 80-letniego mężczyzny, a także białe ferie pod znakiem gliny. O płytach winylowych porozmawiasz w bibliotece, a na koniec sport. Koszykarze GTK przerwali złą passę i pokonali na własnym parkiecie Goliata. Szczegóły za chwilę, zapraszam do oglądania. Za służbami pracowity poniedziałek. Przez około 13 godzin trwała akcja gaśnicza stodoły i chlewu zlokalizowanych przy domu jednorodzinnym w Kleszczowie przy ulicy Gliwickiej. Straż pożarna została wezwana do pożaru około godziny 9.40. Pożar okazał się bardzo rozwinięty, dlatego zaszła konieczność wezwania dodatkowych sił i środków. Na miejsce udały się oba zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Brzezinki, Iweko i Jelcz, a także zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Gliwic, Gliwic-Ławę, Pyskowic i Knurowa oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z okolicznych gmin Toszka czy Rudzińca. W zdarzeniu udział brała również policja i pogotowie ratunkowe. Wysiadł z autobusu i ślad po nim zaginął. Wciąż trwają poszukiwania Zabrzanina, 80-letniego Karola Apostela, który ostatni raz widziany był 18 grudnia. Mężczyzna na przystanku autobusowym w Zabrzu przy ulicy Jordana 71 wsiadł do autobusu linii 57. Godzinę później o 10.42 wysiadł na przystanku w Gliwicach przy cmentarzu centralnym. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje dotyczące zaginionego proszone są o kontakt z policją pod numerem telefonu 112. Rysopis zaginionego. Wzrost około 180 cm. Sylwetka szczupła, włosy siwe, krótkie, oczy piwne, uszy duże, nos średni, znaki szczególne, tatuaż z wizerunkiem kobiety na przedramieniu. Zaginiony miał na sobie szarą kurtkę polarową, niebieskie dżinsy, sportowe buty i czarną czapkę jockeykę. Sprawę prowadzi zespół do spraw poszukiwań i identyfikacji osób Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej w Zabrzu. Wczoraj palmiarnia, dzisiaj kolejna propozycja dla młodych gliwiczan na kreatywne spędzenie zimowego wypoczynku. Tym razem młodzieży szkolnej, ale i ich rodzicom polecamy zajęcia z ceramiki w pracowni rzeźby i ceramiki, która znajduje się przy ulicy Ziemowita 1. Podczas warsztatów dzieci nauczą się wypalać cudeńka z białej gliny, która jest bardzo wdzięcznym materiałem i można z niej ulepić w zasadzie wszystko, co podpowie wyobraźnia. W pierwszym tygodniu ferii zajęcia ceramiczne zaplanowano na 29, 30 i 31 stycznia między 10 a 12. W drugim tygodniu ferii uczestnicy spotykają się z kolei 5, 6 i 7 lutego, także między 10 a 12. Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne albo elektroniczne. A teraz zaproszenie do biblioteki, ale nie na spotkanie autorskie z pisarzem, a na spotkanie z muzyką odtwarzaną z płyt winylowych, bowiem biblioteka ma w swoich zasobach olbrzymią płytotekę. Na półkach wypożyczalni muzycznej znaleźć można wszelkie gatunki nagrań z całego świata na kasetach, płytach CD, a także powracających obecnie do łask płytach winylowych. Aby przybliżyć Państwu zawartość tych zbiorów, bibliotekarze zapraszają do uczestnictwa w dyskusyjnym klubie płytowym. Uczestnicy będą słuchać i dyskutować, wymieniać się muzycznymi inspiracjami i krytykować to, co uważają w muzyce za kiepskie. Tematów do omówienia z pewnością nie zabraknie. Bibliotekarze zachęcają również Państwa do zgłaszania swoich propozycji. Będzie też czas na konkursy z nagrodami oraz wizyty interesujących gości. Przyjść można także ze swoimi płytami, które powiązane są z tematem spotkania. Najbliższe odbędzie się w środę 24 stycznia o godzinie 18 w wypożyczalni muzycznej Biblioteki Centralnej przy ulicy Kościuszki 17. Spotkanie będzie poświęcone muzyce zespołu Hey i T-Love. Fenomenalny występ GTK. Gliwiczanie rozbili uczestnika Ligi Mistrzów Rosy Radom aż 96-73. O efektownym zwycięstwie zadecydowała bardzo dobra postawa gospodarzy w ataku i skuteczność w rzutach z dystansu na poziomie 54% oraz postawa na zbiórce. Po nieudanym występie przeciwko miastu Szkła Krosno koszykarze GTK Gliwice chcieli za wszelką cenę zmazać plamę i pokonać uczestnika rozgrywek Ligi Mistrzów Rosę Radom. Zadanie należało do niezwykle trudnych, bo choć podopieczni Wojciecha Kamińskiego w bieżącym sezonie grają w kratkę, to jednak cały czas są zespołem o sporym potencjale. Dzięki temu zwycięstwu GTK wskoczyło na 15. pozycję w tabeli. Kolejny mecz już w najbliższą środę. Do Gliwic przyjeżdża 14. w tabeli AZS Koszalin.
Początek meczu w hali Łabędź o godzinie 18. Cieszymy się ze zwycięstwa. Tak jak zawsze wspominam i mówię o wszystkich tych meczach. W tym pierwszym sezonie każde zwycięstwo jest dla nas bardzo ważne, zwłaszcza zespołami z topu, czyli z góry tabeli. Tak trochę dziwnie, z nimi nam się lepiej gra, z tymi zespołami lepszymi. Ale mam nadzieję, że ta koncentracja zawodników, ten mecz pokazał, że przy dobrej koncentracji mamy super skuteczność, za trzy jesteśmy bardzo groźni dla każdego. Graliśmy zbiórki, wszystko praktycznie poszło w górę w układzie całościowym i cieszyć się. Mam nadzieję, że dwa dni starczą nam na regenerację, w środę kolejny mecz, a w niedzielę kolejny mecz i chcemy być gotowi na to, żeby wygrywać, żeby kibice przychodzili i mieli z tego radość, bo na pewno takie mecze budują nas i zespół, zawodników, kibiców i chcemy dla nich grać i mam nadzieję, że wszyscy będą z tego zadowoleni. To wszystko w tym wydaniu wiadomości telewizji Imperium. Na terenie Gliwic można nas śledzić w sieciach światłowodowych firmy Imperium Telekom. Można nas też oglądać za pośrednictwem strony internetowej tvimperium.pl. Proszę śledzić nasze profile w mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie i YouTubie. W imieniu swoim zespołu dziękuję za uwagę i życzę udanego dnia.